Tą swoją część zakończę, nie chcę się rozwodzić, bo tu imprez czeka w Warszawie. Ale chcę powiedzieć, że... Teraz jest część zorganizowana przez Kluby Gazety Polskiej. Przed chwilką była część zorganizowana przez Roty Niepodległości, Marsz Straż Narodową. Nie dojdziemy do porozumienia. Borowski. Jeśli Niemcy konsekwentnie będą odmawiać, to nigdy nie dojdzie do dobrosąsiedzkich stosunków. Są posłowie. My z rządzą niemieckiej dominacji walczymy z... Mierzymy się od X wieku. Tu mamy drugiego posła. Od X wieku z rządzą niemieckiej dominacji mierzymy się. I każdy wiek, każde pokolenie z tą rządzą niemieckiej dominacji mierzy. Redaktor Naczelny Gazety Polskiej, Tomasz Sakiewicz. Zmieniły się teraz wyłącznie narzędzia. Przedtem był to miecz, armata, karabin, samolot, czołg, mord. Przetrwaliśmy. I z powodu tego, że od wielu lat są na ziemi niemieckiej amerykańskie wojska, Niemcy wyrzekli się agresji zbrojnej. Niemcy stosują inną metodę dominacji. Dzięki planowi Marshalla, planowi odbudowy Europy, ich gospodarka stoi teraz dużo wyżej od nas. Ale stoi dużo wyżej od nas nie dlatego, że Niemcy są lepsi, że Niemcy lepiej gospodarują. My wiemy, że tak nie jest, bo Wielkopolska w czasie zaborów to udowodniła, że Polacy tam potrafią. Potrafią gospodarzyć, są dobrymi gospodarzami, potrafią. My stoimy gorzej tylko dlatego, że Zachód nas zdradził, zostawiono nas za kurtyną żelazną i nie otrzymaliśmy tej pomocy. Szanowni Państwo, kwestia reparacji jest ważna dlatego przede wszystkim, żebyśmy uświadomili Polakom, że są narodem ofiar, a nie sprawców. Od dekad, wmawia się Polakom, że Polacy są narodem sprawców. Przerzuca się odpowiedzialność Polaków na z Niemców na Polaków. Jest to bardzo wygodne dla Niemców. Cieszą się z tego też środowiska żydowskie, cieszą się także Rosjanie. Ale my musimy pamiętać, musimy przypomnieć o tym, że Polacy w czasie II wojny światowej z rąk Niemców, z rąk Rosjan padli ofiarą zorganizowanej zbrodni, zorganizowanego ludobójstwa, zorganizowanej kradzieży, że polskie państwo w planach tych imperiów zostało zlikwidowane. Dlatego, że Niemcom i Rosjanom po prostu od wieków na tym zależy. Bardzo Państwu dziękuję, Jan Bodakowski. Jakaś taka wielka